Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek. Na program zaprasza LVBET zakłady bukmacherskie. Jak co tydzień w sobotę zapraszam do programu Stan Futbolu. Będzie dużo o polskiej lidze, o sytuacji Wisły Kraków, o Ekstraklasie, o prawach telewizyjnych. Dlatego dzisiaj wyśmienici goście. Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A. Witam serdecznie. Dzień dobry. Sebastian Mila, przedstawiciel TVP. Witam serdecznie. Na naszej antenie. Witam ciebie również. Łukasz Wachowski, człowiek instytucja, no bo komisja licencyjna, rozgrywki krajowe, VAR. Ty się zajmujesz tyloma sprawami, że aż trudno to wszystko spamiętać. Dzień dobry, witam serdecznie, witam. Oraz Wojciech Kowalczyk o statusie legendy tego programu i nie tylko. Dzień dobry. Łukasz, podobno jakąś masz przesyłkę dla Wojtka Kowalczyka, tak? To prawda? Ja już dostałem. Tak, no i gdzieś już tam upubliczniłem tą przesyłkę. Byłem na meczu Ligi Europy w Dudelange, znaczy w Luksemburgu, i był mecz z Betisem Sevilla, i trener Wojtka jest aktualnie wiceprezydentem klubu. No i wspominał te czasy, kiedy wspólnie budowali siłę hiszpańskiej piłki, i tam wiele ciekawych... Betisu raczej. Myślę, że to ta sława Betisu, w tamtym okresie wylewała się chyba poza Sewillę, bo to była drużyna naprawdę silna w tamtym okresie. W każdym razie Wojtek, podobno lecisz do Sewilli i tracimy cię na jakiś czas tutaj. Eksperta. Na krótki okres ewentualnie. Zobaczymy, co zaproponują. Jeżeli będą chcieli, żebym wrócił na boisko, to się nie zgodzę. Okej, ale to chyba ci nie grozi. Natomiast porozmawiamy sobie o piłce trochę poważniejszej. Wypada pogratulować. Kontrakt dwuletni na nowe prawa telewizyjne o pół miliarda złotych do wzięcia ze stołu. Widzę lekki uśmieszek z tego powodu, może nawet nie lekki. Nie, no, na pewno jesteśmy szczęśliwi, kluby są zadowolone. Rekordowy kontrakt, 0,5 miliarda złotych wartości, prawa sprzedane na 2 lata, 296 meczów w Kanał Plus, na platformie NC Plus, dodatkowo 37 meczów, czyli po jednym z każdej kolejki na antenach TVP, możliwość dotarcia do nowych kibiców. No, miliony osób zainteresowanych Ekstraklasą, docieramy właśnie do nich dzięki temu nowemu otwarciu, dość innowacyjnemu podejściu do pakietyzacji, więc rzeczywiście duży czas dla klubów i to ogłoszenie w ubiegłym tygodniu, no to na pewno coś wielkiego. Mam wrażenie, że to, że liga będzie pokazywana w telewizji otwartej, to jest gwiazdka z nieba dla klubów Ekstraklasy, bo to nie tylko są dodatkowe pieniądze z racji tego pakietu, ale to też jest podniesienie wartości pakietów reklamowych wszystkich klubów razem wziętych. To też jest wyjście do nowego kibica, zupełne poszerzenie grona odbiorców tej ligi. Myślę, że to jest właśnie najważniejszy punkt. Możliwość dotarcia do nowego kibica, który do tej pory mógł się interesować rozgrywkami Ekstraklasy, oglądając tylko skróty w programach informacyjnych czy w internecie. No dzisiaj będzie mógł co tydzień włączyć w sobotę czy w niedzielę o 17:30 telewizor i obejrzeć na najlepsze drużyny, bo to będą rzeczywiście mecze pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru, więc najlepsze drużyny grające właśnie w weekend. No i dodatkowo parę rzeczy, jeżeli chodzi o młodych ludzi, czyli równoległe transmisje w internecie, dużo materiałów w social media, no czy też totalna nowość. Już skróty meczów, czy tam bramki, highlights dostępne w internecie w sposób taki swobodny dosyć? Przede wszystkim bardzo, czym na pewno się będziemy wyróżniać, to możliwość obejrzenia bramki zaraz po jej strzeleniu. Mhm. Poprzez aplikację, czy to głównego nadawcy, czy to przez oficjalną aplikację Ekstraklasy. Przeprowadziliśmy już testy i widzimy, że prawie 75% ludzi klika w tego SMS-a informującego, że bramka została strzelona, więc to jest na pewno coś najbardziej interesującego. No i oczywiście zajawki i potem podsumowania w social mediach, czy głównego nadawcy, czy klubów, czy Ekstraklasy. Oczywiście pamiętając o tym, że są pewne ograniczenia wynikające z umów licencyjnych.
Wojtek, jakie to będzie zbawienie, że, ten, że nie trzeba meczu oglądać, tylko dostajesz SMS-a, brameczkę sobie puszczasz i dalej już nie musisz się męczyć. No to jest pytanie teraz, czy ten SMS za chwilę będzie nieważny, bo VAR zdecyduje, że nie będzie gola. Powtórzymy też z VAR-em. Wtedy za chwileczkę dostanę drugiego SMS-a, niestety to, co pan obejrzał, się nie liczy. No tak na live score przecież jest, tak? Przychodzi czasami informacja gol, pan za chwilę. A później drugi raz. Tak, tak, już tak. Technologicznie też, no bo to wszystko obsługuje Ekstraklasa Live Park, czyli spółka, która produkuje sygnał ze wszystkich meczów Ekstraklasy, także we współpracy z PZPN-em obsługujemy też VAR, więc myślę, że też będą jakieś ciekawostki właśnie na tym poziomie push notification. Sebastian, tak zgaduję, że będziesz się teraz wymążał w programach ligowych. Będziesz kaskiem węgrzynem tej stacji. No nie wiem, czy aż tak dobrze będzie mi szło jak Kraskowi, ale to na pewno jest dla telewizji niesamowita sprawa. Ja pamiętam swoje czasy, kiedy ja byłem młodym chłopcem i podziwiałem choćby Wojtka Kowalczyka właśnie w publicznej telewizji w Koszalinie, kiedy do Szczecina czy do Gdańska było do tej wielkiej polskiej piłki było bardzo, bardzo daleko. To jedyną możliwością było właśnie obejrzenie to w publicznej telewizji. Co za tym idzie, to też zaszczepienie młodych ludzi, którzy są z mniejszych miejscowości, którzy nie mają wykupionych tych pakietów Kanał Plus czy innych stacji. To też dla mnie wtedy ci piłkarze stawali się moimi idolami. Po prostu chciałem być tak jak oni, chciałem grać w tej ekstraklasie. To też spowodowało, że zaszczepiali we mnie tą chęć bycia tym piłkarzem. Mam nadzieję, że teraz będzie bardzo podobnie, że właśnie ta otwartość na tych wszystkich młodych zawodników, którzy się wahają albo którzy nie wierzą w to, że mogą się tam dostać, to właśnie ta bliskość z tą piłką spowoduje, że ich to rozpędzi. Tam, gdzie są pieniądze, pojawiają się też zawsze nieporozumienia, to jest jasne. Ja zasygnalizowałem dzisiaj w przeglądzie sportowym takie nieporozumienie, bo rozmawiałem z dwoma prezesami klubów, którzy po wyjeździe z waszego zjazdu dopiero tak zaczęli wszystko sobie analizować i mówią, kurczę, no, tych pieniędzy jest więcej, ale nie dla nas. Więc ja myślę, że tam dojdzie do rozmów i nie będą one takie koniecznie spokojne. Przypomnijmy, jest co sezon 70 milionów więcej do podziału, natomiast propozycja Rady Nadzorczej Ekstraklasy jest taka, aby te pieniądze głównie popychać w kierunku klubów, które walczą o europejskie puchary, zakwalifikowały się do europejskich pucharów, co miałoby im pomóc w Europie. Natomiast narracja klubów mniejszych jest taka, że oni nie są od tego, żeby pomagać tamtym klubom podbijać Europę, tylko oni muszą po prostu mieć na rachunki na prąd i tak dalej. Więc czy co się wydarzy teraz z tą sprawą? Znaczy, przede wszystkim warto podkreślić, że w tym roku i tak to jest rekordowy rok już obecny, jeżeli chodzi o wypłaty dla klubów, bo prawie 155 milionów złotych jest dzielone na kluby, dodatkowo też umowy barterowe, bo też dostarczamy czy piłki, czy maty, czy dane statystyczne, dane fitnessowe, więc ten pakiet, który z Ekstraklasy ląduje w klubach, we wszystkich 16 klubach jest dość potężny. Rzeczywiście wzrost wartości praw o 60% daje około 70 milionów złotych więcej do podziału. No i moja rola, że tak powiem, jest na tym, żeby dostarczyć tą gotówkę do klubów i dodatkowe te świadczenia. Z kolei kluby decydują same, jak chcą tego podziału dokonać. Oczywiście bardzo ważnym elementem jest też kwota stała, która jest dzielona na wszystkich uczestników Ekstraklasy, ale pojawiają się także takie głosy, że warto bazować na filarze historycznym, czyli kto w ciągu ostatnich 5 lat jest rzeczywiście... No bo dotychczasowy podział wydaje mi się bardzo racjonalny. To nie jest tak, że wszyscy zostają porówno. Jest kwota stała, jest ranking historyczny, jest ranking sportowy. Dzisiaj można mówić o tak zwanym ratio, czyli ile mniej więcej dostaje zespół pierwszy i zespół ostatni. Nie mówię nawet tylko pod kątem sportowym, ale tych wypłat, tak? Bo jest ten ranking historyczny, są jeszcze inne wskaźniki. No to dzisiaj to ratio waha się 1 do 2,5. Tak? Są głosy w klubach, które mówią, że dobrze, żeby to ratio zmienić do 1 do 4. Tak, aby rzeczywiście lokomotywy ligi, czyli żeby zespoły, które... Najważniejsze kluby słuchały 4 razy więcej niż ten najmniej ostatni, tak. A teraz jest razy 2,5. Razy 2,5. Czyli mówiąc krótko, w stronę bardziej ligi hiszpańskiej
niż ligi niemieckiej, angielskiej, włoskiej. Tak, angielska liga jest dzisiaj najbardziej spłaszczona. Oczywiście mówimy tylko o przychodach krajowych. Niemiecka również. Tam jest, jeżeli chodzi o ligę angielską, to jest 1:1,5. Mhm. Więc to jest ten poziom, który mówimy o prawach krajowych. Tak, to też jest ważne rozróżnienie, bo potem międzynarodowe i puchary są inaczej dzielone. Ale tutaj jest ten wskaźnik na najmniejszy. Mi się wydaje, że kwestia, na którą generalnie narzekamy, czyli poziom klubów, które występują w europejskich pucharach, nas wszystkich tu nie zadowala, a również mnie, bo nas stać, czy powinniśmy mieć co najmniej dwie drużyny w fazie grupowej pucharów europejskich, no i co najmniej jeden czy właśnie dwie drużyny na wiosnę. Tak jak jeszcze kilka lat temu to nam się udawało. Ostatnie dwa lata były po prostu słabe i trzeba wrócić do innego trendu, bo jeżeli nie wykorzystamy tych szans, które teraz się nadarzają, nie podgonimy w rankingu sportowym tym do rozgrywek europejskich, no to zakopiemy się na lata. Więc warto wykorzystać tą szansę przed 21 rokiem, kiedy powstają nowe rozgrywki europejskie, bo wchodzi przecież trzeci puchar europejski, tak żeby rzeczywiście ten koeficient wzmacniać i żeby no, mieć szansę na Ligę Mistrzów. Tak, ale polskie kluby przegrywały wielokrotnie z drużynami biedniejszymi od siebie. Mam wrażenie, że to nie o pieniądze chodziło. Czy mi się wydaje, że nas stać po prostu na to, żeby grać w europejskich pucharach i to, jak nas postrzegają w Europie, jeżeli chodzi o poziom ligi, o to, jak liga jest skonstruowana, to wygląda dobrze. Pytanie jest zawsze o to, kto jest trenerem, jakich zawodników ściągamy do ligi, no ale tutaj liczę na to, że zarówno prezesi, zarządy klubów, jak i właściciele pójdą w dobrym kierunku i rzeczywiście będziemy się wzmacniać, bo także komunikowaliśmy to wprost podczas spotkania z klubami, że jeżeli nie podniesiemy poziomu sportowego, jeżeli chodzi o występy w europejskich pucharach, no to nie możemy liczyć na znaczące wzrosty wartości praw mediowych. Dzisiaj przeskoczyliśmy z 11 na 8 miejsce, jeżeli chodzi o wartość kontraktów telewizyjnych do telewizji w regionie. A mamy ambicje na jeszcze więcej, tak? Musimy rywalizować z Belgią, musimy rywalizować z tymi, którzy też nas gonią, bo to tak nie jest, że cała Europa stoi, no ale do tego potrzebujemy, tak jak mamy już stadiony, tak jak już mamy coraz większą infrastrukturę dotyczącą akademii młodzieżowych, tak też potrzebujemy tego wyniku sportowego. Ja mam jednak wrażenie, że żeby te prawa telewizyjne były naprawdę dużo warte stale, to potrzebujemy też w tej lidze dużych marek, które systematycznie albo upadają, albo podupadają. Teraz mamy sytuację Wisły Kraków, mieliśmy Ruch Chorzów, Widzewa, Łódź, UKS-u, GKS-u, Polonii, Warszawa. Więc nie mam przekonania, czy akurat pchanie pieniędzy do tych, którzy sobie zrobili krzywdę w europejskich pucharach, bo zainwestowali, a im pieniądze nie wróciły, jest właściwe, bo być może trzeba też wzmocnić dół tej ligi finansowo, żeby ona po prostu wiązała koniec z końcem. No, Sandecja za poprzedni sezon dostała 5 milionów złotych, prawie 6, ale za 6 milionów złotych utrzymać piłkarzy, zorganizować mecze de facto wyjazdowe, pojechać na wyjazdy, na zgrupowania, to nie jest Eldorado tak naprawdę. Jakby generalna uwaga, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to jest dość takie jakby znamienne. Siłę ligi sportową jakby można ocenić nie po poziomie tego najsilniejszego, tylko właśnie po poziomie tego najsłabszego. Tak? Mhm. Czyli tutaj możemy sobie określić, jak ta liga sportowa jest silna, badając właśnie tego najsłabszego i ciągnąć te najsłabsze kluby do góry, bo jak będziemy powiększać tą różnicę pomiędzy najsilniejszymi i najsłabszymi, no to góra będzie bardzo szybko odjeżdżała, zresztą ona i tak już dość szybko odjeżdżała. I te pozostałe stadiony się nie zapełnią, jak to będzie liga się nie zapełnią. I to jest jakiś tam oczywiście, znaczy ja oczywiście gratulacje z mojej strony tutaj do pana prezesa i do tego całego systemu, który udało się stworzyć. Jakby to jest mój taki komentarz, wydaje mi się dość rozsądny, bo ten dół jednak odstaje zarówno finansowo, sportowo, no infrastrukturalnie to oczywiście. Mhm. To sobie możemy tylko wyobrazić, co się będzie działo, jak będą awansowały kluby z pierwszej ligi. Mhm. No, my możemy sobie wyobrazić, a ty to wiesz. No, wiem. No, staramy się nad tym zapanować. Przyjęliśmy podręcznik licencyjny w ubiegłym tygodniu dla klubów ekstraklasy na kolejny sezon. A Raków Częstochowa może mieć problem?
Na chwilę obecną tak. Na chwilę obecną Raków Częstochowa nie spełnia warunków licencyjnych na kolejny sezon. Takich klubów jest więcej. No tak, ale Raków wiadomo, że awansuje. Powiedzmy sobie szczerze, że pozostałe kluby nas w tym momencie mnie interesują, bo tego nie wiemy. Raków jest pewniakiem do awansu, tak wygląda. A wy wprowadziliście przepis, że kasus Sandecji nie może się powtórzyć, tak? To znaczy trzeba mieć własny obiekt na, spełniający standardy ekstraklasowe. W przypadku Rakowa sytuacja wygląda następująco. Mieliśmy pierwszą wizytację na stadionie. Eksperci zrobili taki dość głęboki raport, jeśli chodzi o te archeologiczne. Tak, tak. Z wykopami, z tym, co tam się pod spodem czai. Mamy 19 jeszcze grudnia w tym roku przedświąteczne spotkanie komisji licencyjnej. Tam sobie zanalizujemy te wszystkie raporty klubów, które są w orbicie możliwości awansu do ekstraklasy. I w styczniu będą spotkania z klubami pierwszej ligi, które aspirują do awansu. I tych klubów pewnie będzie 6-7. I będziemy bardzo mocno starali się zarysować przedstawicielom klubów, ale też i gmin czy miast, tak, na którym terenie znajduje się dany klub, że ten klub nie spełnia warunków licencyjnych, obiekt nie spełnia tych warunków i trzeba, to jest ostatni dzwonek do tego, żeby podjąć takie działania, które pozwolą nam w maju tą licencję przyznać. Czyli najbardziej prawdopodobny wariant jest taki, że Raków będzie występował na innym obiekcie? Znaczy, czy ten obiekt da się jakoś przystosować do standardów ekstraklasy? Stadion Rakowa przede wszystkim nie posiada systemu podgrzewanej płyty, nie posiada wymaganej liczby miejsc zadaszonych. No i oczywiście ta szeroko rozumiana baza typu, nie wiem, szatnie, pomieszczenia i tak dalej też pewnie odstaje od szeroko rozumianych standardów ekstraklasowych, tak? Więc my byśmy bardzo chcieli, żeby nam Raków w porozumieniu z miastem przedstawił plan przebudowy tego obiektu, realny, taki, który w krótkim terminie czasu pozwoli na dostosowanie tego obiektu do wymogów i żebyśmy mogli wiedzieć, że w określonym terminie, czy w określonym czasie Raków przystosuje ten stadion do wymogów, a na ten okres czasu jesteśmy w stanie się zgodzić na pewnie jakieś tam delikatną zgodę na to, żeby Raków grał po prostu w innym mieście. Tylko pod warunkiem, jeżeli będziemy mieli całość dokumentacji dotyczącej planowanej przebudowy, decyzji administracyjnych, źródeł finansowania. No wiadomo, tam jest cała masa dokumentów, które trzeba przedstawić i na tej podstawie można bardzo mocno być przekonanym, że to się jednak zadzieje w tym określonym terminie. Czyli to mniej więcej koło jednego sezonu, a ewentualnie minimum pół roku. Nie wydaje się, żeby zaraz po zakończeniu rundy można było wymienić idealnie murawę i podgrzać ją, zadaszyć większość obiektu, plus, nie wiem, wybudować, wyremontować nowe szatnie. Czyli też bierzemy pod uwagę, że połowę sezonu Raków po awansie, minimum połowę, tak? Kluczowe jest terminy, bo tam było z Sandecją, było bodajże, że też te... Sandecie już mówili, że budują. Że, no właśnie, budujemy. Że terminy, że one... Poprzednie, to pan poprzednie, z dzisiaj przyjedzie z łopatą, budujemy. Poprzednie przepisy, czy poprzedni podręcznik licencyjny był jakby w tym aspekcie zero-jedynkowy, to znaczy, jeżeli klub przedstawiał nam stadion zastępczy, miał do tego pełne prawo i komisja nie mogła w żaden sposób zanalizować, czy ten stadion zastępczy to jest na chwilę, na długo, na cały sezon, na 5 lat czy do końca świata. Teraz mamy to wprost określone, że tylko w sytuacjach nadzwyczajnych i tylko w takich, kiedy my będziemy czuli... Cała polska piłka jest w sytuacji nadzwyczajnej i permanentnej. No staramy się to jakby normalizować, żeby tak tych sytuacji nadzwyczajnych było jak najmniej. Tylko w takich sytuacjach będzie można wyrazić zgodę na rozgrywanie meczów w stadionie zastępczym. A jakby wracając do tego pytania albo stwierdzenia tutaj pana Wojtka, i jest taka możliwość, my ją też rozważamy, żeby jakby tylko te kluczowe aspekty, to znaczy podgrzewana płyta, oświetlenie, zadaszenie na odpowiednią liczbę i ilość krzesełek, liczbę krzesełek, podciągnąć jakby pod ten wymóg na już, tak, żeby to było gotowe, a na przykład szatnie, nie wiem, na przykład w kontenerach, tak, bo też była taka sytuacja w przeszłości, kilka klubów miało szatnie w kontenerach, Wisła, w Sosnowcu i tak dalej, było to rozwiązanie tymczasowe, ale to pozwalało grać na tym stadionie, bo nam na tym najbardziej zależy, tak, niech klub awansując gra na swoim stadionie, przychodzą kibice i tak dalej, więc będziemy rozważyć kwestie tych kontenerów. No dobrze, ja chciałem, nie wyszło mi to, ale przekierować rozmowę na temat Wisły Kraków. Jak rozumiem, jest to spory problem, to co się dzieje dla Ekstraklasy S.A., bo te doniesienia z Krakowa są mocno niepokojące. Mówi się o tym, że Wisła mogłaby nie dokończyć tego sezonu. Po pierwsze proszę o komentarz, a po drugie, czy to może wpłynąć na wartość kontraktu telewizyjnego? To znaczy wyobrażam sobie, że mogą być jakieś kary umowne, jeśli nie dostarczycie odpowiedniej liczby meczów w telewizji, no bo telewizja umówiła się, że gra 16 drużyn i co kolejkę może pokazać 8 spotkań, a jak nagle pokaże 7, no to ktoś realnie na tym traci.
Znaczy ja przede wszystkim trzymam kciuki za Wisłę, bo potrzebujemy, no tak jak mówiliśmy, takich marek w Ekstraklasie. To jest trzeci czy czwarty klub, jeżeli chodzi dzisiaj o wyniki oglądalności czy o frekwencję na stadionie. Grałem fajną piłkę w tym sezonie, więc no to też pokazuje, że potrzebujemy Wisły w Ekstraklasie i naprawdę liczę na to, że Wisła nie tylko dogra ten sezon do końca, ale tak jak przez lata była filarem Ekstraklasy, tak będzie też i w kolejnych sezonach. My no jako Ekstraklasa jesteśmy bardzo otwarci, żeby pomagać Wiśle. Ja sam uczestniczyłem w rozmowach jeszcze przed startem sezonu, żeby uspokoić nastroje dotyczące występowania Wisły tam na swoim stadionie w Krakowie. Udało się wtedy dojść do porozumienia z Wisłą, z prezydentem Majchrowskim. No i dzisiaj też jesteśmy, oczywiście wsłuchujemy się w to, co się dzieje w Wiśle, tylko to nie jest tak, że problem pojawił się dzisiaj czy wczoraj. No, ten problem trwa od półtora roku, od zmiany właścicieli i rzeczywiście dzisiaj to się gdzieś spiętrzyło, jest kłopot z utrzymaniem płynności, ale z tego co rozumiem też są szanse na dokonanie transferów teraz w okienku zimowym, tak żeby ten wskaźnik płynnościowy poprawić i jednocześnie trwają cały czas rozmowy w zakresie z pozyskania inwestora do klubu, czy nawet zmiany właścicieli klubu. No, Wisła, na takie rozmowy to tam toczą się nieprzerwanie od lat i nic z nich nie wynika. Więc... No, dlatego może w tej sytuacji krytycznej dojdzie do zawarcia tego porozumienia, bo wtedy oczywiście jest ten moment przełomowy, kiedy no, przestaje się negocjować, tylko się dochodzi do... A wartość kontraktu może się zmienić? Nie, jeżeli chodzi o wartość kontraktu, to po pierwsze nadal uważam, że Wisła dogra sezon do końca. Takie sygnały dochodzą z wielu miejsc. No też w kontekście pewnie procesu licencyjnego Łukasz coś więcej będzie mógł powiedzieć, ale jest jeszcze trochę czasu. To nie jest tak, że za tydzień Wisła zostaje wycofana z rozgrywek, bo tego czasu trochę jeszcze Wisła ma, żeby sobie poradzić z problemami bieżącymi, no i tymi, które mogą się potem wydarzyć w kolejnym sezonie, jeżeli chodzi o płatności do zawodników i tak dalej. Jeżeli chodzi o wartość kontraktu, to my oczywiście musimy minimum meczów do telewizji dostarczyć, to minimum meczów dostarczymy, więc pod tym kątem, z tego punktu widzenia to nie jest problem. Problem jest raczej, mógłby być raczej problemem wizerunkowym, no ale mówię, trzymam kciuki za Wisłę, wielki klub z wielkimi tradycjami, potrzebujemy Wisły w Ekstraklasie. Mhm. Jak wygląda naprawdę sytuacja Wisły? Co komisja licencyjna może zrobić, co zrobiła? Dużo krytycznych głosów jest wobec właśnie komisji licencyjnej, że dopuściła do takiej sytuacji, że nie interweniowała, że w ogóle niektórzy twierdzą, że już latem należało nie dopuścić Wisły Kraków do występowania w tym sezonie, w tych rozgrywkach. Znaczy, na chwilę obecną jaka jest sytuacja Wisły? Symptomatyczne jest to, że przy kryterium F09, czyli zobowiązaniach, które powstały pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca, Wisła Kraków to kryterium spełniła. Kilka miesięcy temu mieliśmy to weryfikowane i oczywiście pewnie nie było prosto spłacić te zobowiązania, bo to były pewnie jakieś zaległości po stronie klubu, ale klub to zrealizował i ujemnych punktów na obecny sezon nie otrzymał. I to jest jakby z naszej perspektywy bardzo dobra wiadomość, bo to znaczy, że zobowiązania licencyjne, które Wisła ma, mówię o wynagrodzeniach przede wszystkim piłkarzy i sztabu trenerskiego, to są zobowiązania, które powstały po 1 lipca. Więc już z samej natury tego, że to jest kilka miesięcy, to nie mogą być olbrzymie kwoty. Oczywiście nominalnie na pewno pieniądze są duże, które trzeba wyłożyć na teraz. No, zobowiązania licencyjne przekraczają 20 milionów złotych, więc... No, ja bym powiedział, że trochę mniej. Mhm. Wydaje mi się, że może tych milionów być troszkę mniej. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że mamy ten termin do 31. A możemy zdefiniować troszkę? No myślę, że to jest około 14 milionów złotych. Licencyjnych? Tak, tak. Mhm. To znaczy takich, gdzie mamy wynagrodzenia zawodników, wynagrodzenia sztabu trenerskiego, ZUS, Urząd Skarbowy, to pewnie w jakimś mniejszym stopniu. I to jest od lipca, to jest 14 milionów do to szybko poszło. No właśnie, coś strasznie... To mnie zastanawiało, bo tutaj jak prezes też powiedział, jeśli tylko mogę, prezes powiedział właśnie, że to przez półtora roku, tak? To półtora roku zrobić takie zadłużenie, no to rzeczywiście te wydatki... Pół roku, nie półtora. Nie, bo prezes mówił, że półtora roku temu się same kłopoty zaczęły się półtora roku temu. I o tych kwotach właśnie, że one są spore jak na ten czas. Pewnie były też jakieś porozumienia, które należało płacić w tym terminie i teraz przypadają daty tych porozumień. Są pewnie może jakieś zobowiązania transferowe, które też w tym okresie przypadały. Więc no to jakby...
jakby te 14 milionów, o których mówię, w mojej ocenie to nie jest coś, co biorąc pod uwagę siłę tego klubu, markę tego klubu, historię tego klubu, czego nie można, mówiąc kolokwialnie, spłacić, tak, zorganizować nawet w krótkim terminie czasu, szczególnie biorąc pod uwagę, że proces licencyjny zaczyna się w styczniu, ale tak naprawdę my oczekujemy spłaty tych zobowiązań do 31 marca, więc trochę tego czasu jeszcze jest. No i to już też wielokrotnie było podkreślane, jakby ze strony komisji licencyjnej my się poruszamy. No to jest tak, że jeśli do końca roku nie zapłacą zobowiązań licencyjnych, to oczywiście otrzymają karę. Natomiast jeśli nie zapłacą ich do końca marca, no to wówczas nie dostają licencji na kolejny sezon. Jeżeli do końca marca nie spłacą, to na pewno nie dostają licencji na europejskie puchary, bo to jest zdefiniowane zero-jedynkowo. A jeśli chodzi o licencję na rozgrywki ekstraklasy, to jest taka możliwość, że można taką licencję otrzymać, ale z nadzorem, sankcją i tak dalej. Chociaż biorąc pod uwagę historię jakby działania komisji licencyjnej, to się nigdy nie zdarzyło, żeby klub, który miał zobowiązania niespłacone na 31 marca, uzyskał licencję na rozgrywki ekstraklasy, więc jakby taka możliwość jest, ale ona nigdy nie była fizycznie wykonana. I wracając do komisji, tak, do przepisów licencyjnych. No, podręcznik jest, komisja porusza się w obrębie tego podręcznika i tych kryteriów jest finansowych jest 9. Wisła Kraków na moment przyznawania licencji, czyli w maju ubiegłego roku, spełniała kryteria licencyjne. Oczywiście my sobie zdefiniowaliśmy wiele problemów, które były, tak? To znaczy prognoza finansowa opierała się w dużej mierze na tym, że będą sprzedawani, transferowani zawodnicy, tak? Ja sobie prześledziłem tych zawodników, których Wisła chciała transferować, żaden z nich nie został wytransferowany, albo jeden został wytransferowany, ale nie za taką kwotę, jaką Wisła... A czy to oznacza, że wszystkie bajeczki, mówiąc krótko, kupujecie? Jeśli ja byłbym prezesem Wisły i powiedział, że sprzedam Sadloka za 8 milionów złotych, no to wy mówicie, o, go, fajnie. Nie. Sadloka, akurat Wisła myślała, że sprzedaż Sadloka chyba za 700 tysięcy euro. I to była, zawsze odnosimy się do wartości na Transfermarkt. To znaczy to gdzieś tam nam definiuje realność tego transferu, tak? Ale wartość zawodnika to jedno, ale potem fizyczna sprzedaż tego zawodnika to drugie. To znaczy my bardzo ostrożnie podchodzimy do tych prognoz opierających się na sprzedaży zawodników. I tu w Wiśle to był klasyczny przykład tego, że prognoza oparta na sprzedaży zawodników jest prognozą trochę życzeniową, bo był tam, nie wiem, Carlitos, właśnie Sadlock, Wojtkowski, Aseric. Sprzedał się tylko Carlitos i nie za taką kwotę, jaką Wisła chciała, a planowała pozyskać dużą kwotę do tego budżetu, bo prawie 30 milionów złotych z transferów. No to jak sobie odejmiemy te 30 milionów złotych, których się nie udało uzyskać, no to już mamy tak naprawdę zdefiniowany problem. Gdzie się pojawił problem? Po prostu nie wypaliły transfery. Problem się pojawił w momencie tworzenia kosztów. No tak, tylko pamiętajmy trochę o koszty, okej, ale koszty też są trochę wynikiem nie aktualnie sytuacji pracy w klubie, tak, tylko tego, co się działo na przestrzeni ostatnich 3, 4, czy nawet 5 lat, tak, te koszty, które były w klubie, jeśli chodzi o wynagrodzenia zawodników, o wynagrodzenie sztabu, no to jest pewien poziom, no nie, no jeśli się zmienia, nie mając pieniędzy, zmienia się kilka razy trenerów i każdemu wypłaca odszkodowanie, no to nie jest to racjonalne zarządzanie. Jasne, tu jakby z tym nie dyskutuję, racjonalności pewnie moglibyśmy długo szukać, i w pewnych ruchach pewnie byśmy tej racjonalności nie znaleźli. Ja mówię o naszym podejściu jako komisji. Przepisy wiemy, jakie mamy, wiemy, w jakim reżimie się poruszamy. Mamy tych kryteriów 9. Wisła spełniała te kryteria. Oczywiście mieliśmy obawy, tak? To znaczy widzieliśmy, że naruszone są wskaźniki kontynuacji działalności, ale to wiele klubów w Polsce narusza ten wskaźnik. Były bardzo wysokie zobowiązania długoterminowe. Wiele klubów w Polsce ma wysokie zobowiązania długoterminowe właścicielskie, tak? Może nie takie jak Wiśle, ale pamiętajmy, że te zobowiązania nie powstały rok, dwa lata temu, tylko to są zobowiązania, które jeszcze ciągną się, mówiąc w cudzysłowie, jeszcze z czasów poprzednich, tak, poprzedniego właściciela, który i tak w całym tym moim zdaniem zagadnieniu zachowywał się bardzo, bardzo dobrze, tak, bo te zobowiązania zostały przekazane za symboliczne jakieś tam pieniądze i on jakby nie windykował nigdy tych zobowiązań, więc to było akurat dobre w tym przypadku, bo jakby ktoś nagle oczekiwał zwrotu 400 milionów złotych, no to pewnie pojawiłby się dużo większy problem niż przy 14 milionach licencyjnych, gdzie mamy piłkarzy, z którymi można się dogadać, nie wiem, podpisać porozumienia i tak dalej, więc... Przypomnij, że porozumienia można podpisać tylko raz. Można podpisać tylko raz i nie można ich przedłużyć powyżej 30 września, tak, czyli tak. Czyli na dzień dzisiejszy trzeba rozumieć, że ta Wisła do końca marca ma jeszcze żywot, tak? Ta Wisła... Ale trzeba brać pod uwagę, że ma szansę na wyjście z tego swojego kryzysu, ale równie dobrze do 30 marca, a że jest ponad 3 miesiące, może się jeszcze zadłużyć razy 2 albo razy 3.
Wojtek jest zawsze optymistą. No nie, no bo domyślam się, że trzeba, nie wiem, trzeba zgrupowania, zgrupowania tak, jakieś przeprowadzić. To jest w ogóle najgorszy moment dla klubu, bo trzeba płacić, nie mając aktualnie transzy z telewizji z Ekstraklasy i nie mając przychodu z dnia meczowego. Tak, mając czas do końca marca. Więc jeśli zadłużają się miesięcznie w czasie rozgrywek o milion, to jak liga nie gra, to się zadłużają dwa. Chyba, że teraz będzie te złote okienko transferowe, tak? Że posprzedawają tych piłkarzy po prostu. Może taki plan mają po prostu. Mamy 19 grudnia spotkanie. Zaprosiliśmy przedstawicieli Wisły na to spotkanie. Liczymy, że sporo informacji jeszcze uzyskamy. Dostaliśmy ostatnio bilanse klubu aktualne, żeby sobie sprawdzić, jak to wygląda w księgach. Więc jakby wiedzę taką, bym powiedział, teoretyczną mamy dość sporą. No brakuje tej wiedzy praktycznej. Jeśli chodzi o przedstawicieli klubu, to Misiek nie przyjedzie podobno. Może to dobrze. Nie, dobra. Oczekujemy pani prezes. Oczekujemy pani prezes i to jest dla nas jakby kluczowe zagadnienie. Pani prezes zarządu jest najważniejsza na chwilę obecną, więc jej, do niej na jej radzie z nią kontakt. Ona żyje cały czas, bo coś się zakopała pod ziemię w ostatnich dniach, tak? Nie, my się akurat komunikujemy. To... z tym nie ma problemu. To dobrze, bo już się martwiłem panią Marzenę. Myślę, że wylaliście wiadro optymizmu na serca kibiców Wisły, bo jeśli będzie ceremonia pogrzebowa, to dopiero za parę miesięcy, nie już, na pewno nie zimą. No ja to na pewno trzymam kciuki, żeby Wisła zagrała i tak jak mówiliśmy, to nie jest tak, że z grudniem Wisła przestaje istnieć, czy z marcem, bo trzymamy kciuki, żeby na pewno do końca sezonu dograła, no i potem pewnie komisja licencyjna będzie miała dużo pracy, co w kolejnym sezonie. Mhm. Tak, no biorąc pod uwagę, że jakby przepisy są tożsame dla Ekstraklasy pierwszej, drugiej ligi, tak. Więc spłata tych zobowiązań, bez względu na to, czy to jest gra w Ekstraklasie, czy w pierwszej, czy w drugiej lidze, musi nastąpić do 31 marca i ten termin dla nas jest jakby na chwilę obecną taką datą. A czy wy nie mogliście nic zrobić w trakcie, bo Wisła miała nadzór? Na czym ten nadzór polega? Czy wy możecie interweniować? Czy możecie zakwestionować pewne wydatki, przelewy, powiedzieć nie no, nie róbcie, nie przelewajcie tam 2 milionów złotych, bo to nie ma sensu? Znaczy... Ja wiem, że taka retoryka też gdzieś się pojawia, że komisja licencyjna to powinna być takim regulatorem bardzo silnym, to znaczy sprawdzać każdy przepływ pieniężny wychodzący z klubu. No nie do końca, znaczy ja jestem absolutnie daleki od tego, to jest jednak prywatne przedsiębiorstwo, oczywiście bazujące na historii, na jakimś dorobku wypracowanym nie rękoma tych ludzi, którzy aktualnie są w klubie, bo to jest istotne, tak, to jest historia stuletnia czy ponad stuletnia, no ale wydaje mi się, że takie wpływanie na przepływy pieniężne do kogo, za co, ile i tak dalej nie byłoby dobre. My w przeszłości robiliśmy jako komisja, wydawaliśmy takie decyzje, że zobowiązywaliśmy klub na przykład do niewydawania więcej miesięcznie, czy kwartalnie, czy rocznie do jakiejś tam kwoty, albo niekontraktowania zawodników, ale moje doświadczenia z tego zakresu były takie, że w Polsce kreatywność ludzka nie ma granic i sam pamiętam wiele postępowań takich, że przychodził zawodnik i mówił, że on dostaje 5 tysięcy, tak naprawdę wszyscy wiedzieli, że płaci mu sponsor albo ktokolwiek tam inny i na papierze wszystko się zgadzało. Widzę Łódź. Na przykład, tak. A potem się okazywało, że klub podpisał umowę pożyczki z kimś tam i musi i tak te pieniądze zwrócić. Więc nie wchodzimy aż tak bardzo głęboko. Czasami dawaliśmy takie decyzje, że zobowiązywaliśmy klub na przykład do realizowania wydatków zgodnie z założonymi w prognozie finansowej. Tak? I Wisła miała takie zastrzeżenie, no ale to... A gdybyś ze swojego doświadczenia mógł zestawić obecną sytuację Wisły z sytuacją na przykład ruchu Chorzów w grudniu 2 lata temu, zdaje się, czy 3, nie pamiętam. W każdym razie, czy Wisła jest na podobnym etapie i jedzie prosto na ścianę, czy też wygląda to troszeczkę lepiej albo jeszcze gorzej? Znaczy, pomimo wszystko uważam, że sytuacja Wisły jest lepsza, bo te zobowiązania, których mówimy teraz o globalnych, tak, pojawiają się w mediach 80 milionów, 70. No 80, ale z tego 40 to jest właścicielskie zadłużenie. Dokładnie, długoterminowe i to jest zdefiniowane bardzo klarownie. Wiemy, kto jest tym wierzycielem i wiemy, i Wisła myślę, że też wie, w jaki sposób sobie radzić z tym zadłużeniem. Tak? W ruchu Chorzów było trochę inaczej. Ta struktura tego zadłużenia była dużo bardziej, bym powiedział,
powiedział Pogmatwana, i ci wierzyciele długoterminowi, nazwijmy ich tak, oni windykowali, znaczy oni po prostu żądali zwrotu swoich pieniędzy. W Wiśle takiej sytuacji nie ma i ja w tym upatruję jakby tego światełka w tunelu, tak? To jest jakby jedna rzecz. Poza tym mimo wszystko wydaje mi się, że jakby możliwości finansowe Małopolski, Krakowa, czy Marka w ogóle Wisły, na chwilę obecną, Ruch oczywiście też jest wielkim klubem, jednak są trochę większe, tak? Znaczy tu bym też upatrywał jakieś szanse. I Wisła tak źle się nie kojarzyła. Ruch miał tą prasę ostatnie lata naprawdę, naprawdę słabą, tak? Przy Wiśle Kraków to mamy, powiedzmy, ostatni rok, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Oczywiście rozmawialiśmy o kibicach, o tej strukturze właścicielskiej w klubie i tak dalej, ale pod tym względem, czy ja jestem, tak jak mówi prezes Niemocki, ja jestem absolutnie, może nie przekonany, ale trzymam kciuki, żeby to się wszystko udało. I co mnie trzyma przy tej wierze, no to nie są duże kwoty, tak, żeby teraz wpompować odpowiednią kwotę, żeby można było przeżyć te najbliższe miesiące. Nie tak? Wiem, ile ty masz pieniędzy, ale chyba sporo. Wygląda na to, że sporo ma. Nie są duże kwoty. Ale jeżeli 14 milionów, a mówiliśmy, że Sandecja za rok gry w Ekstraklasie dostała 5-6, to chyba są duże pieniądze. No tak, ale przekładając to na euro, to jest 3 miliony euro, tak? Nie ma ludzi w Polsce, ale mówiliśmy o Sandecji, czyli o drużynie z Ekstraklasy, która to praktycznie 2,5 razy dostała za to, że... A na wydatki z Ekstraklasy. Jasne. No, pod tym względem to jak ten mój komentarz wcześniejszy był jakby adekwatny. Wydaje mi się, że jednak ten najmniejszy powinien dostawać więcej w porównaniu, znaczy proporcjonalnie do tego, który jest największy, tak? Czy najbardziej medialny, czy w tym rankingu, o którym mówił prezes, zajmuje najwyższe miejsce. Mhm. A czy w ogóle Ekstraklasa rozważała coś takiego jak fundusz pomocowy? Coś takiego? Znaczy my przede wszystkim staramy się ułatwić przepływy w klubach. Wykorzystujemy tutaj dwa narzędzia i tutaj dyrektor finansowy Ekstraklasy Krzysztof Bauza jest, że tak powiem, bardzo otwarty na pomoc klubom, bo jedno narzędzie to jest oczywiście szansa na przyspieszone płatności z Ekstraklasy, czyli jeżeli my mamy nadwyżki finansowe i ktoś zgłosi, żeby ratę styczniową czy marcową przyspieszyć, to my oczywiście w wyjątkowych sytuacjach tak robimy. A drugie duże narzędzie to jest kwestia uruchomienia faktoringu odwrotnego we współpracy z jednym z banków. Ta pula pieniędzy, którą możemy przekazać klubom, to jest 32 miliony złotych w trakcie jednego sezonu, po 2 miliony złotych na klub. Jeżeli rzeczywiście, bo największy problem, to jeszcze warto podkreślić, to nie jest całkowite zadłużenie, tylko utrzymanie cash flow. Mhm. Bo czasem z bardzo dużym długiem można żyć wiele lat, a przez chwilę, jak się zatrzymają przepływy, to giniesz w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy, więc to jest bardzo ważne, żeby cały czas była możliwość tutaj utrzymania cash flow. I właśnie to narzędzie dotyczące faktoringu odwrotnego pomaga przyspieszać przyszłe płatności. Więc na przykład, jeżeli Wisła miałaby transfer zawodnika, którego termin płatności jest na czerwiec, no to bank jest w stanie przyspieszyć przyspieszyć płatność gotówki nawet o 6 miesięcy wcześniej, jeżeli rzeczywiście pojawiają się ewentualne przyszłe przychody, bo to jest najważniejsze. No i oczywiście ja uważam, że to okienko transferowe jest szansą dla Wisły. Naprawdę Wisła prezentuje niezły poziom sportowy i jest kilku zawodników, którymi wiem, że zarówno polskie, jak i zagraniczne kluby się interesują, więc to jest dla mnie istotne, żeby pojawiła się gotówka w Wiśle. No wtedy jest szansa na uspokojenie sytuacji i także na bardzo poważne rozmowy inwestycyjne, bo z tego, co rozumiem, jest już przekonanie, że to jest ten czas, że nie można tylko rozmawiać, tylko rzeczywiście trzeba zawierać kontrakty związane ze zmianą właścicieli. Mhm. No tak, ale to trzeba brać pod uwagę. Tak? Jeżeli Wiśle brakowało pieniędzy, to do mistrza Polski sprzedaje najlepszego zawodnika Ekstraklasy o dużo zaniżonej cenie, prawda? Na dzień dzisiejszy to wszystko, co kluby jest... Kluby mają świadomość problemu Wisły i nie będą przepłacały. Nikt nie pojedzie i teraz Imaza wyciągnie za to, za ile by chciała Wisła sprzedać. Mówię, tak. Albo sprzedajecie i żyjecie jeszcze z pół miesiąca, albo my nie kupujemy. No, to jest logiczne i to jest tak zrobiono przy Łazienkowskiej. Oj, tak to ciężki negocjator byłby. No nie, no ale dalej Karli to za ile? Jak ty na bazarek idziesz, to tam nie, zwróćcie, ostro. Nie, no jak tutaj Łukasz mówi, Transfermarkt, no przecież Transfermarkt nie wyceniał Karlitosa na pół miliona euro. Nie, o Sadloku mówię. Ale za ile poszedł do Legii? A nie, no tak. No właśnie dlatego też mówię. Najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu Ekstraklasy, król strzelców, nagle na Łazienkowską, do mistrza, który walczy o Ligę Mistrzów,
idzie za dosyć śmieszną kwotę, prawda? Bo Wiśle potrzeba było sprzedać Carlitosa, najlepszego piłkarza. No to też nie wydaje mi się, żeby nagle ci wszyscy zawodnicy, którzy gdzieś tam mogliby opuścić Wisłę Kraków, Wisła za nich otrzyma tyle, ile by chciała, bo no to nierealna sprawa. No, inne kluby to wykorzystają. Tam proponują tyle, nie chcecie, to nie sprzedacie. Sebastian, kogo byś kupił z Wisły i za ile? Imos, na pewno. Najbardziej mi się one podoba. Za ile? No, to jest dobre pytanie. Zawsze wszyscy mówią, że tyle kosztujesz, ile za ciebie zapłacą. I to jest stara prawda, bo wielokrotnie gdzieś tam się zdarzało, że któregoś piłkarza wycenialiśmy wyżej niż było realnie, a później się okazywało, że poszedł albo na raty. Ja pamiętam swoją sytuację, że też tam 2 miliony, bo to jest z tego, i w końcu okazało się, że poszedłem za mniej, i to jeszcze na to pożyczenie, żeby obejść coś tam, żeby nie płacić jakichś większych tych prowizji. No to tak, rzeczywiście, tu Wojtek ma rację, że trochę kluby z Polski na pewno będą to wykorzystywały. Nie wiem, za granicą może nie wiedzą, może myślą, że Wisła jest stabilnym klubem, ale w Polsce rzeczywiście gdzieś tam przy tych negocjacjach wszystkie czynniki mają ogromne znaczenie, i tutaj jakby chyba z Carlitosem to był ewidentny przykład. Tak? Ale nie, Sebastian, te zagranicy też zdają sobie sprawę i doskonale wiedzą, pamiętaj, że każdy ten piłkarz ma menadżera. No i ten menadżer powie tak, słuchajcie, dacie mi więcej, taniej go wyciągniemy, bo Wisła ma problemy i musi wziąć kasę. No, no to dzisiaj to już nie ma tak, że informacja o polskim klubie czy chińskim klubie nie jest znana na całym świecie, prawda? Tak. Także tutaj ja raczej nie widzę... Jakiejś... Życzmy po prostu, żeby po prostu im dobrze poszło, tak, bo to rzeczywiście była ogromna strata. To i tak spowoduje, bo przy sprzedaży 10 zawodników Wisły Kraków spowoduje jakiś problem, może nie tyle w kontrakcie telewizyjnym, ale dla telewizji, tak? No bo ktoś, kto oglądał tą Wisłę, nawet jak mówimy o tym sezonie, tak, atrakcyjną, bo dużo strzela, dużo traci, jakoś fajnie się to ogląda, no to w pewnym momencie, jak ci wystawi Wisła, nie wiem, 8 juniorów, no już niekoniecznie będę musiał oglądać Wisłę Kraków właśnie z tego powodu, bo Wisła gra dalej w Ekstraklasie, ale ja 8 zawodników nie znam, prawda? A będą musieli takich wystawiać, jak się pozbędą 3/4 drużyny na zasadzie, żeby spłacać długi. No to coś za coś, no ale wtedy klub się utrzyma. Młodzieżowców ile? Młodzieżowcy będzie ile i jeszcze za to przecież też można zarabiać, nie? No, i od razu... Junior, tak. Nie, ale jest trener Stolarczyk, który rzeczywiście ma wiedzę, że może do tego dojść, nie ucieka, że tak powiem, z Wisły, chce budować swoją pozycję. No mieliśmy w zeszłym roku Górnik Zabrze z bardzo młodym składem i super pograli. W tym roku z młodym składem Górnik Zabrze. No, teraz gorzej, tak? No. Ale są szanse, nie wiem, no, trener Stokowiec w Lechii super przebudował skład i też nie są to... Pozbył się Sebastiana. Się ale już 2 lata temu się mnie pozbył. To znaczy, przed Stokowcem. Ile czasu trwało, żeby to zaczęło funkcjonować? Zobacz, 2 lata temu odszedł, tak. Ale jeszcze dopiero, nie dopiero po 3 latach dopiero się... Doszli do siebie. Jeszcze powiem, Sławomir musiał pomóc w pierwszej kolejce i wtedy jakoś to wypaliło. Sebastian, grałeś kiedyś, byłeś w sytuacji, że grałeś za promocję własnej osoby? No bo tak trzeba chyba definiować grę piłkarzy Wisły Kraków, że oni grają po to, żeby się jak najlepiej wypromować na rynku transferowym i znaleźć dobrego... dobrego pracodawcy. Tak, grałem. Miałem taki moment, kiedy wróciłem do Polski z zagranicy, trafiłem do OKS-u Łódź akurat. Oczywiście to był moment, że kluby jakby o mnie się nie biły, może inaczej, tylko OKS mnie wtedy w tamtym momencie chciał i tutaj jakby nie zważałem na sytuację, czy ten kontrakt jest wysoki, czy niski i czy jest wypłacany, czy nie. Akurat rzeczywiście taki moment był, że w OKS-ie nie płacono nam i w momencie, kiedy przyszedłem, dostałem jedną pensję po przyjściu, a kolejną dostałem w momencie, kiedy już zostałem wytransferowany do Śląska Wrocław i wtedy, kiedy pieniądze przyszły z Śląska Wrocław, to OKS mi zapłacił. Ale tak, to jest, no, niestety takie sytuacje się zdarzały. Mam nadzieję, że teraz będzie coraz mniej, chociaż mamy tutaj sytuację w tym czasie, że ona następuje. Nie jest to łatwa sytuacja dla piłkarza, absolutnie. Dlatego mam nadzieję, że też te pieniądze, które teraz przyjdą z telewizji, to oczywiście głównie chciałbym, żeby to było na młodzież, na gdzieś tam budowanie tych akademii, może, nie wiem, gdzieś tam wprowadzanie tych młodych piłkarzy,
piłkarze, ale również bym chciał, żeby ci piłkarze dostawali regularnie za swoje, piłkarze, trenerzy, trenerzy młodzików, żeby dobrze, żeby tutaj jakby te zabezpieczenie było najważniejsze, bo fajnie, że PZPN bardzo mi się podobało wtedy dla piłkarzy, to było super, że było wprowadzone te licencje, bo rzeczywiście te pieniądze mogliśmy dostawać. No teraz jest tak, że rzeczywiście od licencji do licencji te jest, ale dzięki tej licencji piłkarze mają jakąś gwarancję, że w tym, w danym momencie chyba, rzeczywiście... Chyba, że klub upadnie, wtedy nie dostają nic. No wtedy to rzeczywiście to już żadne przepisy nie spowodują, że te pieniądze zostaną wrócone, ale to chciałbym właśnie, żeby te pieniądze były też tak... O czym ty wspominałeś też, że gdzieś tam jak budujesz ten zespół, no to musisz popatrzeć na to, ile ci to będzie kosztowało, ile miesięcznie to będzie kosztowało, bo nie można żyć tak, że piłkarzowi się nie da, bo on zarabia 100 tysięcy złotych. To jest bez sensu, bo to nie ma nic, nie ma jakiegoś... Jest to nieuczciwe względem wszystkich innych klubów w Ekstraklasie, że zatrudniasz piłkarza, na których cię nie stać, zbyt dobrych i budujesz na tej bazie wynik, a ktoś, kto buduje swój klub oszczędnie, ma gorszych piłkarzy i zajmuje miejsce inne w tabeli. No i dokładnie to jest taka sytuacja, więc chciałbym, żeby właśnie i trenerzy młodzieży, i żeby pierwszego zespołu, i pracownicy klubu, żeby po prostu te pieniądze mieli na bieżąco, bo na tym możemy tylko i wyłącznie stworzyć ten profesjonalizm i to, że można od ciebie wymagać, tak? Bo ja wielokrotnie się spotykałem z sytuacją taką w szatni, kiedy nie masz regularnie płacone, to oczywiście gdzieś tam trener od ciebie wymaga, właściciele, kibice cię wymagają, ale ty jest piłkarze są też ludźmi. A przecież ty byłeś wtedy zarobiony po korek, po powrocie z Austrii. Ale to też jest tak, że na samym końcu to piłkarz mówi, co oni chcą, po prostu zapłaćcie, albo nie wiadomo, albo się martwią. Najgorzej albo... to mają w szatni wtedy ci piłkarze, którzy mają duże pieniądze na koncie, bo wtedy wszyscy przychodzą, mówią, ty pożycz. No tak jest rzeczywiście, że gdzieś tam ktoś się zapowietrzył, bo ma ratę kredytową, bo ma chorą rodzinę, że musi, bo to o tym wszystkim my nie wiemy, ale ja wielokrotnie widziałem piłkarzy, którzy musieli na chorą mamę, na dzieci, którzy nie chwalili się tym. Dobrze. Panowie, skończymy pierwszą część programu. Zapraszam na drugą, na stronę weszło.com do internetu. Natomiast teraz żegnamy telewizów TVP Sport. Moimi gośćmi byli Marcin Animucki. Dziękuję bardzo. Sebastian Mila. Dziękuję bardzo. Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Oraz Łukasz Wachowski. Dziękuję bardzo. Zapraszam za chwilkę już na weszło.com. Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek. Witamy po krótkiej przerwie. Chciałem wrócić jeszcze do tego kontraktu telewizyjnego, ale do licencji też zaraz jeszcze wrócimy. Te 500 milionów złotych w 2 lata. No, czy to jest kwota, którą uważacie za... w jakiejś perspektywie, nie wiem, 10-letniej za docelową, czy jakie są jeszcze możliwości powiększenia tej kwoty? Znaczy potencjał jest moim zdaniem duży. Oczywiście... Bo ludzie nie rozumieją. Słaba liga, beznadziejnie grają. Za co te pieniądze? No po pierwsze z tą słabością ligi to oczywiście... No nie, dyskutujmy. Możemy dyskutować, ja nie ale... ale w zakresie oczywiście budowy wartości kontraktów telewizyjnych takie elementy są ważne jak zainteresowanie dyscypliną. No dzisiaj nie ma eksperta, który by powiedział, że piłka nożna nie jest numerem jeden w Polsce. Jest to najważniejsza dyscyplina sportowa, Ekstraklasa to są najważniejsze rozgrywki w Polsce, którymi no, interesują się, ale tak naprawdę się interesują miliony Polaków i to wynika nie tylko ze znajomości rynku, tylko z rzeczywistych badań. 11 milionów Polaków i to dorosłych Polaków interesuje się Ekstraklasą, czyli o niej czyta, ogląda w telewizji, ogląda w internecie, przychodzi na stadiony. To jest olbrzymi potencjał, którego nam na pewno zazdroszczą mniejsze kraje, bo także jesteśmy no, jednym z największych krajów w Europie. Drugi bardzo ważny element to jest no, konstrukcja pakietów. My uczyliśmy się przez wiele lat, ja sam się tym zajmuję już kilkanaście lat w zakresie sprzedaży praw telewizyjnych i skonstruowaliśmy pakiety, które były dopasowane do rynku. Dodam tylko, że robiliśmy to własnymi siłami, bez agencji, z którą też rozwiązaliśmy dość duży problem, bo
No można powiedzieć, że od kilku miesięcy mieliśmy kłopot, czy my mieliśmy, MP Silva miała kłopot wewnątrz organizacyjny. Sami podpisaliście umowę. No to akurat dla nas to było, akurat dla nas była to super, bo w 2014 roku dała nam stabilizację finansową, bo była jednak gwarancja kontraktu na poziomie powyżej 150 milionów złotych rocznie. Dodatkowo dostawaliśmy know-how, który rzeczywiście czerpaliśmy, uczyliśmy się. Nie były koszty duże po stronie Ekstraklasy, bo za te wszystkie czynności płaciła MP Silva, no a teraz oczywiście rozwiązaliśmy to i to też jest suma kilkudziesięciu milionów złotych, która zostanie w kontach, na kontach klubu, więc to było bardzo ważne, żeby też zaraz po tym stworzyć bardzo dobry zespół ekspercki wewnątrz Ekstraklasy. Nie dziwne, że MP Silva bankrutuje, jak akurat mieli zarobić parędziesiąt milionów, to rozwiązali umowę. No to my jesteśmy, jednak tam byliśmy w tym, że tak powiem, portfolio MP Silva na końcu. W którymś tam miejscu, no bo to przede wszystkim liga, liga angielska w Azji, liga włoska i tak dalej, więc oczywiście my byliśmy ważną częścią dla MP Silva, ale nie tak dużym obciążeniem jak te ligi zagraniczne. No wewnętrznie z Leszkiem Miklasem, czyli szefem Ekstraklasa Life Park, Marcinem Serafinem, Małgosią Borkowską, Michałem Ferencem, który nam doradza prawnie od kilku procesów. Stworzyliśmy wewnętrzny team pod moim przywództwem i udało się wraz z prezesami Klinczakiem czy Mioduskim, bo oni byli oddelegowani z Rady Nadzorczej, stworzyć bardzo fajny zespół negocjacyjny. Podzieliliśmy dość rozsądnie pakiety. Jest to sposób innowacyjny w Europie, można powiedzieć. No ale odpowiedzieliśmy na tą chęć nadawców, aby w ten sposób przygotować się tą pakietyzację. Sufit dla Ekstraklasy dzisiaj? Ja myślę, że jest jeszcze kilka elementów. Oczywiście chodzi przede wszystkim o to, jak będziemy się rozwijać gospodarczo. Czy Polacy będą w stanie płacić więcej za usługi telewizji płatnej, bo jeżeli dzisiaj mówimy o 15 czy 20 euro miesięcznie, jeżeli chodzi o subskrypcję, bo mniej więcej tyle to kosztuje, no to porównajmy to ze subskrypcjami w Niemczech, we Francji czy w Anglii, gdzie to jest 4, 6, 8 czy 10 razy więcej, więc ten poziom gospodarczy jest ważny. Ważna jest też kwestia związana z tym, jak wygląda rynek telewizji w Polsce, czy jest konkurencyjność i na to musimy grać. No i myślę, że też bardzo ważnym jest rozwój technologii, czyli wprowadzanie nowych możliwości, z których ligi korzystają. My też już korzystamy na przykład poza granicami kraju, czyli technologia OTT, w której bezpośrednio docieramy do widzów, no bo już w naszej aplikacji, wyjeżdżając za granicę, można oglądać wszystkie mecze Ekstraklasy, nie płacąc za subskrypcję miesięczną. Być może w przyszłości wprowadzimy te mikropłatności, no ale też ten rozwój OTT, dotarcie do tych milionów Polaków, którzy chcą oglądać Ekstraklasę, to też jest dla nas szansa. Ale ja chciałem tylko zapytać, bo ze względu na to, że to już mamy od kilku dobrych sezonów ten podział na te godziny, od piątku do poniedziałku, to się wiemy doskonale, że to się nakłada w każdy, praktycznie może poza poniedziałkiem, dzień z jakimś fajnym meczem, prawda? No nie oszukujmy się, w Europie, co wiemy, że polski kibic też ogląda europejskie rozgrywki i tam są troszeczkę mecze na innym poziomie. Czy u nas... Jak patrzę na twój telefon, to ty tych bramek nie pooglądasz, ani wiesz. Ja w telefonie totalnie, latek specjalnie, żeby raz się zbiło i niech tak trzyma. Ale biorąc pod uwagę, czy dało więcej oglądalności? Ludzie więcej oglądają polskie ekstraklasy i wszystkich meczów? Bo wiemy doskonale, że to jest niemożliwe. To nie można tak usiąść w piątek i skończyć w poniedziałek oglądając polską ekstraklasę, jak gra angielska, włoska, Hiszpania, gdzie mamy sporą liczbę Polaków w tym sezonie, hiszpańska, gdzie mamy kapitalne zespoły. No gdzieś to musimy pogodzić, tak? Bo mówimy o zainteresowaniu. Na zasadzie 11 milionów Polaków jest zainteresowanych ekstraklasą. No, ja na stadionach nie widzę, to jakiś to malutki procent. Na stadionach jest coraz mniej ludzi. Przynajmniej tak to wygląda, czy prawda? Tak, na stadiony przychodzi 1,5 miliona ludzi, tak? Mówię o użytkownikach, bo to oczywiście oglądamy... To nie, przez liczbę meczów. No, ale nie, ja mówię o liczbie osób, które odwiedziły chociaż raz stadion w ciągu sezonu. To jest 1,5 miliona różnych osób, tak? Bo oglądalności są na stadionie. 1,5 miliona różnych osób? Tak. No takie mamy dane i to są dane oczywiście z klubu. To ktoś was oszukuje chyba. Nie, no to oczywiście jest specjalny system, gdzie wiemy, ile kart lojalnościowych kibice
kupili w klubach i to jest 1,5 miliona użytkowników. Sebastian też nie dowierza, widzę. Słuchajcie, oglądalność w zeszłym roku wynosiła 2,8 miliona ludzi, tak, na stadionach. To są dane. I z czego 1,5 miliona to są tacy ludzie, to są kibice, którzy co najmniej raz byli na stadionie. Tak? Niektórzy mają oczywiście karnety dłuższe, niektórzy chodzą kilka razy, ale te 1,5 miliona mniej więcej chodzi na stadiony ekstraklasy. Teraz, jeżeli mówimy o oglądalności, no to około 1 miliona ludzi ogląda nas w telewizji zamkniętej. Tak? I muszę wam powiedzieć, że mniej więcej jeden kibic ogląda 1,5 meczu tygodniowo. I to jest głównie jednak ekstraklasa, patrząc czyli także na oglądalności. W czasie tego drugiego jest już tak dobity, że w przerwie wyłączy. No, nie wiem, ja mówię o statystyce, to jest prosta statystyka. Nie, tak, ja muszę element humorystyczny. Ja też mam. Merytorycznego nie mogę prowadzić, bo jestem za głupi, ale humorystycznie mogę. No. Nie, ja też się mogę pośmiać. Chciałem parę takich faktów pokazać, jak mniej więcej się kształtują te oglądalności. I Polska Liga w porównaniu, oczywiście, jeżeli chodzi o oglądalności, w Polsce jest numerem jeden. My jesteśmy częściej oglądani niż Liga Angielska, czy Liga Niemiecka, czy Liga Francuska. Czy ale to może też z powodu tego, że jednak w Anglii, we Francji, w Niemczech, bo tylko w Hiszpanii jest tak jak w Polsce, są jednak zbieżne. Są te same godziny rozgrywania kilku meczów w jednej kolejce. U nas no wiadomo, że jak masz 8 meczów... Ja chciałem skrócić wypowiedź Wojtka. Wojtek prosi o litości, żeby więcej meczów było równolegle, żeby nie musiał tego... Nie, czy to jest do zrealizowania... Te poniedziałkowe mecze... Jedna ciekawostka jest, no to odpowiadając... Na radę te poniedziałkowe wyrzucić? Mecze zagwarantowane. Od przyszłego sezonu gramy co do zasady od piątku do niedzieli. Tak? Mamy 15 poniedziałków przeznaczonych do grania w przyszłym sezonie i w kolejnym. Głównie to wynika z chęci klubów, które mam nadzieję będą grały w czwartki w europejskich pucharach, czy to u siebie, czy na wyjeździe, żeby jednak był dzień dłuższy. No i reprezentacja. No, i reprezentacja, tak? Czyli standardowo będziemy grali od piątku do niedzieli. Tak, więc... Mówicie i macie. Warto prezesa było. A powiedzcie mi, w Anglii chyba tak jest, poprawcie mnie, jeśli się mylę, że jak jest mecz danej drużyny w jakimś mieście, że później nie można, że go w tym samej godzinie nie można go obejrzeć. Że no jest tak, w ogóle takie okienko, które jest zamknięte są transmitowane. Tak. Mhm. Ale z kolei co cykl dodają jeden mecz w telewizji. Więc mieliśmy kilka lat temu, że 5 meczów nie można było oglądać. Już kolejny cykl pokazał, że 4 meczów nie można oglądać, więc też telewizje no, proszą o dodatkowe mecze w telewizji. My rzeczywiście, podobnie jak Liga Hiszpańska, nie gramy w tych slotach, żeby mecze się nie pokrywały, ale taki jest też ten trend. Tak? Bundesliga próbowała wyciągnąć ligę na poniedziałek. Liga Włoska też czasem gra z różnymi godzinami w zależności od chęci partnerów, więc no z punktu widzenia nadawcy głównego mecz live jest tym wyróżnikiem. Bo dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy filmy VOD, mamy Netflix, oglądasz kiedy chcesz. Jedynym wyróżnikiem tak naprawdę dla stacji telewizyjnych, ale i dla nowych technologii, czyli Facebook, Amazon, DAZN i tak dalej, jest to, że mecz jest tu i teraz i jest live. Bo 99,5% ludzi ogląda piłkę nożną live. Mhm. A ja mam czasami tak, że wolę sobie nagrać mecz i wtedy jak patrzę, że jest 0-0, to już nie musi być live. I tak go nie oglądam i tak go nie oglądam. Ale te dane, które prezes powiedział, że przeciętnie jeden kibic ogląda nieco ponad jeden mecz tygodniowo, to chyba jest jakiś dzwonek alarmowy dla Canal Plus, no bo skoro jeden mecz tygodniowo będzie w telewizji otwartej, to po co mam kupować dekoder? Dlatego, że oglądasz mecz swojej drużyny. A tak jest skonstruowana umowa, że oprócz tych pików, o których mówimy, czyli mecz pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, to maksymalnie w ciągu sezonu obejrzysz maksymalnie w telewizji otwartej około 10 meczów swojej drużyny. Czyli jeżeli jesteś kibicem, który chce oglądać, nie wiem, Legię, Lecha, Jagiellonię u siebie i na wyjeździe. Lechię oczywiście, no lidera dzisiejszego. To Sebastian nie idą jak burza. Lidera dzisiejszego, no to oczywiście jesteś, no i masz możliwość oglądania tego, jeżeli wykupisz subskrypcję roczną w Kanale Plus i to też takim kibicom oczywiście dajemy. Czyli najczęściej ogląda się mecz swojej drużyny plus mecz, nie wiem, jakiegoś innego faworyta z ligi angielskiej, niemieckiej i być może z ciekawymi Polakami w lidze włoskiej. Tak? No dobrze, chciałem jeszcze na chwilę wrócić do licencji, potem jeszcze poruszę temat młodzieżowca. Natomiast jeśli chodzi o licencję, powiedzieliśmy o transferach, które są gdzieś tam
w przyszłości zapisane na kartkach, że muszą się wydarzyć, żeby kluby dobrze funkcjonowały. To jest strasznie niebezpieczny trend. Powiedziałeś, że dotyczy to kilku czy kilkunastu klubów. Znaczy już bez jakby poruszania konkretnych nazw. No, utarło się tak w Polsce, że w momencie, kiedy ta prognoza finansowa nie do końca się spina, no to zawsze można powiedzieć, wytransferujemy jednego, dwóch, trzech, czterech zawodników. Jakby historycznie na to patrząc, generalnie kluby budują swoją sytuację finansową w oparciu o transferowanie zawodników, tak? Bo są przykłady takich klubów, nie wiem, jak Lech, nawet jak Legia czy Jagiellonia, która sporo zawodników transferuje, szczególnie za granicę, za dobre pieniądze i to w jakiś sposób daje płynność finansową klubowi. Nam chodzi o sytuację, kiedy my czujemy, że brak tego transferu powoduje daleko idące problemy w klubie. W Wiśle niestety tak było, no bo my mieliśmy zdefiniowane te problemy, że jeżeli nie transfer, to nie będzie za bardzo nawet skąd te pieniądze wziąć, tak? Bo kontrakty sponsorskie były jakie były, wpływy z ekstraklasy były takie jakie były i tego nie można w jeden czy w dwa dni czy w miesiąc podwyższyć. Zresztą i tak Wisła, o ile dobrze pamiętam, to było gdzieś na poziomie 9 milionów złotych z ekstraklasy, tak? Takie ale to realne jest, bo jest ten ranking historyczny, nie, więc to jest... Znaczy, jak mi chodzi, że to nie jest mała kwota, tak? Tuż więcej... Tak nie do końca było z czego podwyższać, znaczy na co podwyższać. Więc my przyglądamy się tym potencjalnym transferom i cieszymy się, kiedy one mają miejsce, no ale czasami jest tak, że widzimy już, że nie za bardzo nawet jest kogo transferować, tak? Z całym szacunkiem dla Wisły i dla tych prognoz, które były, no tam ten Carlitos faktycznie był zakładany do transferu, ale ci pozostali zawodnicy, to, że są dalej w klubie, też świadczy o tym, że to nie było tak prosto, żeby ich po prostu sprzedać. Mhm. Patryk Małecki wyjechał na Słowację, ale to chyba nie uratowałby. Nie mogło. A możemy się spodziewać kłopotów kogoś jeszcze poza Wisłą? Znaczy kłopotów myślę, że nie. Będzie to raczej, będą na pewno ciężkie rozmowy komisji licencyjnej z klubami. Pamiętajmy, że w tym sezonie Lechia Gdańsk jest bardzo blisko awansu do pucharów. Znaczy, oczywiście połowa ligi za nami, tak no, do końca jeszcze nie wiemy, ale trzeba pamiętać, żeby otrzymać licencję na rozgrywki europejskie, trzeba jednak te standardy mieć trochę na wyższym poziomie i wiemy, że i to nas bardzo cieszy. A czego Lechii brakuje, żeby grać w pucharach? Znaczy, jeśli chodzi o kwestie związane z przeterminowanymi zobowiązaniami, to ich nie ma, bo tak jak mówię, podchodzimy do tych kwestii tak samo jak UEFA, zero-jedynkowo, trzeba mieć wszystko spłacone, żeby otrzymać licencję. Tutaj jest kwestia prognozy finansowej, ale mieliśmy już pierwszy kontakt z prezesem Mandziarą, który już widać, że jakby jest zainteresowany tym zagadnieniem i nie chce czekać na ostatnią chwilę, żeby rozmawiać z komisją, nie wiem, w kwietniu czy w maju, dzień przed wydaniem licencji, tylko odzywał się już do nas teraz i na pewno będziemy rozmawiać i znajdziemy takie rozwiązanie, żeby w odpowiedni sposób to księgowo przedstawić, bo czasami kwestia nie jest jakby związana z faktycznymi problemami klubu, bo pamiętajmy jakby w Lechii, jak ta struktura właścicielska wygląda, jest bogaty właściciel, który co pewien czas po prostu dokapitalizowuje klub i nam to nie przeszkadza, tak? Ale muszą to być w określonych ramach czasowych, te pieniądze muszą się pojawiać w klubie, żeby ta polityka finansowa była, bym powiedział, realizowana na bieżąco, więc będziemy z Lechią rozmawiać. Znaczy nie widzę takich na teraz klubów, które mogły mieć jakieś duże problemy. Mhm. Sebastian, chciałem Cię zapytać o młodzieżowca. Rozmawiałem wczoraj z jedną obowiązkowego młodzieżowca, który będzie od przyszłego sezonu. Rozmawiałem wczoraj z jedną osobą i ona mówi do mnie tak: no słuchaj, jeśli ja mam klub i będę miał młodzieżowca, powiedzmy rocznik 9-8. Tak, będę miał ich czterech. W tym sezonie, bo 9-9 w przyszłym sezonie. No tak, ale mówię na przykładzie jakimś. Mam czterech młodzieżowców, 9-8 rocznik. Oni po sezonie muszą mieć młodzieżowców 9-9 i 9-8. No nie będę miał i 9-9 i 9-8, bo nagle będę miał w kadrze 8 czy 9 bardzo młodych piłkarzy. Oni nie są mi do niczego potrzebni, bo nie zrobią mi wyniku. Więc tych o rok starszych, no co z nimi zrobić? Wyrzucam ich, tak? Jesteś zwolennikiem tego rozwiązania, czy nie? Ja tak. Ja
trochę pod prąd, bo wiem, że opinia jest nie tylko podzielona, ale jest chyba przewaga, żeby jednak tego młodzieżowca nie było. Ale moje zdanie jednak jest takie, że do tej pory niestety kluby nie zrobiły wystarczająco dużo, żeby tych młodych piłkarzy wprowadzać do swoich drużyn, do pierwszych drużyn. Więc trzeba dać czas rzeczywiście. Nie wiem, czy to wypali, czy nie, to od razu mówię, ale uważam, że trzeba było coś w końcu z tym zrobić, bo ja też dostawałem kiedyś szansę. Nie wiem, czy byłem lepszy od tego, którego zastępowałem, na pewno w tamtym momencie. A kogo zastępowałeś, to ci powiem. Trenera Stokowca. To byłeś lepszy. ale rzeczywiście jest tak, że czasami no nie każdy był tak utalentowany jak Wojtek, tak? Byli też tacy piłkarze jak ja, którzy gdzieś tam musieli mieć to zaufanie trenera, który może zaufać. Nie, tym tak... dzieckiem polskiego futbolu swego nie, 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 nie. Mówię bardzo, bardzo gdzieś tam obiektywnie i wiem o tym, że byli lepsi ode mnie, ale też potrzebowałem kogoś, kto mógł zobaczyć ten potencjał, który dać mi szansę i wiedział, że na przykład mogę być lepszy od tamtego piłkarza. Teraz niestety kluby za dużo zaczęły ściągać przeciętnych obcokrajowców, co mnie bardzo razi, co nie podoba mi się i uwierz mi, że w drużynach, w których grałem, niestety było tak, że jak trener miał do wyboru postawić na kogoś z Polski, czy na młodego piłkarza, wybierał obcokrajowca, który przyszedł, na którego było albo zapłacone, albo trzeba było dużą prowizję zapłacić, albo i tak dalej, i tak dalej. I on grał. I młodzi piłkarze to widzieli. Widzieli to doskonale, na czym to polega, bo ja też to widziałem. I to już po prostu doszło do takiego momentu, że odpadamy w każdej edycji europejskich pucharów. Ci obcokrajowcy nie dają nam tego, co mieli dawać. To nie widzę ryzyka, żeby teraz nie postawić po prostu na taki że taki pomysł wdrożyć w ten. Nie mamy nic do stracenia, jesteśmy po prostu. A ty, Wojtek, nie uważasz, że właśnie żywot tych młodych piłkarzy, że to będą jednosezonowi piłkarze? Ale wiesz, że dzisiaj... Tworzeni po to, żeby spełnić warunek? Ale obcokrajowcy też są jednosezonowi. Ale Krzysiek, w takich... Nie, zanim Krasicza się poznaje, to długi czas minął. Zwróć uwagę, od ilu lat już w pierwszej lidze, tu mówimy o ekstraklasie, ale w pierwszej lidze kluby funkcjonują na podpisywaniu rocznych kontraktów. No bo też mówią tak, a jak spadniemy, to nas nie będzie stać. Czyli jakoś tam w Polsce jest football, mówię, zaplecze ekstraklasy, które, dajmy na to, nie ma tej perspektywy, że jak się utrzyma, to zostanie więcej pieniędzy. Tam przez lata, przecież nawet w tych Beniaminkach z ostatnich lat tak wyglądało. Przecież ostatnio mieliśmy prezesa Arki Gdynia i tam mieli praktycznie wszystkich piłkarzy na rocznym kontrakcie, no bo jakby spadli, no to z czego zapłacą? Nie szalali. No ale to pomijam. Znajomemu powiedz, że ewentualnie niech nie szuka 9-9 na przyszły sezon, tylko niech sobie weźmie z 2001 rocznika. A jak miał perspektywę na 2013. Słuchaj, ale jak mu wypalą tych czterech, słuchaj, a jak wypali tych czterech, to zobacz, czterech mu wypali i czterech nowych wyjdzie, to za dwa lata ma 8 do sprzedania. Słuchaj. Ja też jestem za tym przepisem, ale i najgłówniejszy takie moje za tym przepisem jest takie, że właśnie to spowoduje, że w kadrach będziesz musiał mieć 3-4 polskich młodzieżowców. Oczywiście ja się całkowicie zgadzam z tą opinią, że 3-4 w klubie, w całym szerokim kadrze, może być to problem dla niektórych zespołów, ale oni, te kluby się nie zastanawiały. Większość z nich już zdążyła zbankrutować, ich nie ma albo stoją na skali bankructwa. Czy też mają problemy finansowe, że zamiast tych młodych, niewyszkolonych zawodników polskich, ściągają jeszcze gorszych, niewyszkolonych za granicę. I ja za tym idę. No po co wiesz? Słuchaj, ja kiedyś pojechałem na mecz Śląska-Wrocław w Pucharze Polskim ze 3 lata temu do Bytowa. Trener Rumak był trenerem Śląska-Wrocław. Wyobraźcie sobie, że w pierwszym składzie grało 7 obcokrajowców, a na ławce, gdzie można było wystawić 7, to 7 obcokrajowców. Słuchajcie, no nie ściąga się obcokrajowców po to, żeby siedzieli na ławce, bez względu na to, jakie są rozgrywki, czyli liga. No 7 obcokrajowców, czyli 7, no to posadź tam 3 młodych, a nie 7 obcokrajowców. Całą ławkę zajęli obcokrajowcy i ja widziałem, jak oni się rozżywają. A, jaki piknik. Brakowało mi tylko papierosów i zapalniczki, bo normalnie by idealnie. Słuchaj, i do tego oczywiście jest... Śląsk musiał odpaść z pucharu, no bo... I to jest, Wojtek, bardzo... Takie podejście mieli. No. Słusznie mówi i do tego, jak zobaczymy teraz, jak popatrzysz na trenerów, którzy teraz występują w Ekstraklasie, to nie boją się stawiać na młodych piłkarzy. Tak? Czyli generalnie nie ma takiego powodu, żeby że ten przepis powoduje, że ktoś komuś
to po prostu będzie przeszkadzało. Tak, oczywiście, będzie trzeba przez pewien czas no, zbudować to wszystko, tak, żeby tych piłkarzy gdzieś tam mieć na dobrym poziomie. Ale jak popatrzysz, trener Stokowiec, trener Probierz wystawi, nie boi się, trener Brosz się nie boi, trener Mabot się nie boi. Więc generalnie tych trenerów, czy trener Pogoni, wypadło mi teraz, przepraszam, nazwisko, czy trener Pogoni, nie ma problemu, więc gdzieś tam... Ostatniajsz. Dokładnie. Więc gdzieś tam to też powoduje, że jeżeli będziemy dostarczać... Ligę pokazywać niedługo, nie może ci wypadać na przygotowany. Dobrze, dobrze. I tak jak mówię, więc nie boją się, więc to też będzie się do czego trzeba przyzwyczaić i to też będzie, myślę, że z perspektywy czasu to nam dobrze zrobi. Wewnątrz Ekstraklasy były dyskusje na ten temat, czy po prostu Zbigniew Woniek przyszedł, powiedział, że tak ma być i tak jest? Znaczy, proces był szybki i wszyscy znamy Zbigniewa, jest szybki, więc rzeczywiście no, ta decyzja była podjęta szybko i były minimalne konsultacje. Wiem, że kluby przedstawiały swoją perspektywę, bo to kluby były konsultowane, nie Ekstraklasa, na pomysł w ogóle występów związanych z młodymi Polakami. No, przepis jest podjęty, więc... A prezesowi się podoba ten przepis? Znaczy ja powiem szczerze, ja swoją energię to wolę skupiać na tym, żeby kluby rozwijały akademie piłkarskie i tak jak z mojej perspektywy to wygląda, to my się bardzo dużo angażujemy w pracę z klubami, z Ministerstwem Sportu i Turystyki, żeby znaleźć finansowanie na otwarcie tych akademii, bo też zobaczmy, na czym dzisiaj stoimy. Mamy Lecha Poznań z bardzo dobrą akademią. Mamy wnioski złożone, ale też już umowy podpisane w Krakowie i w Jagiellonii na otwarcie nowych akademii. To jest kwestia miesięcy, żeby powstały te obiekty. Oczywiście Zagłębie Lubin, które wybudowało te boiska z własnych pieniędzy. Mamy wniosek Legii Warszawa i fajną koncepcję bardzo dużego ośrodka treningowego. Mamy Lecha, który sfinansował tą halę pneumatyczną też pieniędzmi z Ministerstwa Sportu i Turystyki i zobaczmy, jakie mamy efekty. W październiku 131 zawodników z klubów Ekstraklasy występowało w tych młodzieżowych reprezentacjach Polski. Dlaczego? No bo tam jest najlepsze szkolenie, tam jednak na poziomie juniorskim są najlepsi trenerzy. No bo zabierają najlepszych piłkarzy. No, a Pogoń ma szkółkę? Nie. Pogoń ma bardzo ciekawy projekt, który po pierwsze ma świetnie szkolą. Bardzo fajne szkolenie, ale teraz też mają też dodatkowe finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. I moim marzeniem, moją ambicją jest to, żebyśmy my co roku mieli 3 czy 4 zespoły, które są gotowe z planami budowy akademii piłkarskich, super, tak żeby pozyskać finansowanie zewnętrzne, czy to z Ministerstwa Sportu i Turystyki, no czy też od naszych partnerów, bo można jasno powiedzieć, no sam bierzesz tutaj dość dużą część w budowie tej otoczki związanej z Ligą Kuchni, z Ligą Talentów, Kuźnią Talentów. Jak PKOBP podchodzi do współpracy z Ekstraklasą i z klubami pod kątem szkolenia młodych zawodników. Prezes Jagiełło był teraz no, głównym mówcą, jeżeli chodzi o opening speech na tym spotkaniu z prezesami i z klubami, które odbyło się w środę. I ja powiem szczerze, to jest, jak z jego słuchałem, to jest moja strategia. Tak? Czyli stawianie na... On widzi Ekstraklasę... W końcu też bankowiec jesteś na to. Bardziej prawnik. Z punktu widzenia oczywiście... Z punktu widzenia oczywiście tego, jak widać, na co... Jakie marzenie ma, patrząc na współpracę z Ekstraklasą, bo on zawsze wskazuje, że jego marzeniem, dlaczego w ogóle wszedł w Ekstraklasę, no były te piękne wstążeczki Barclaysa przy Trofeum Mistrza Anglii. My tak samo chcemy tą współpracę rozwijać, też dlatego część pieniędzy, które pozyskujemy, czy spraw mediowych, czy właśnie od sponsorów, będzie lądowało w klubach tych, które najlepiej szkolą i tych, którzy stawiają na Polaków. Dzisiaj już przekazujemy 12 milionów złotych porówno 750 tysięcy i to w tej pierwszej transzy, tak żeby zabezpieczyć kwestie wynagrodzeń dla trenerów grup młodzieżowych w klubach. W tym roku też współfinansujemy wraz z Polskim Związkiem Piłki Nożnej tą pulę dla Pro Junior System i myślę, że ta kwota na Pro Junior System w kolejnych latach też będzie rosła, też naszym wysiłkiem. No więc... były zakusy, żeby ją odebrać w ogóle, bo w pewnym momencie... Moim zdaniem, z punktu widzenia związku, tak. No ale tutaj fajnie, że tak powiem, porozumieliśmy się z prezesem Zbigniewem Bońkiem i to super ta konstelacja
wyszła, że jest jakaś pula z PZPN-u, jest jakaś pula z Ekstraklasy, bo mi zależy, żeby Polacy poniżej 23 roku życia, poniżej 21 roku, no tutaj są też różne koncepcje, jeżeli chodzi o tą granicę, grali w polskiej Ekstraklasie. Dlaczego? No bo my jesteśmy właśnie ligą lokalną. Dlaczego mówimy, że tyle osób interesuje się Ekstraklasą? No 70% naszych zawodników to są Polacy. To jest inny wskaźnik niż na przykład w Anglii, gdzie tam są w ogóle inne proporcje. Tak? Mamy oczywiście zawodników zagranicznych. Teraz rozumiem, że jest też otwarcie już na zawodników spoza Unii Europejskiej, no bo to też jest ważne. No, zobaczymy. No, ja wolę energię skupiać, że tak powiem, na tych długoterminowych planach związanych z akademiami i cieszę się, bo myślę, że tak samo widzę, że młodzi trenerzy właśnie też chcą stawiać na Polaków. To nie jest młody trener, nie ale mówił, że właśnie stawiają, więc dlatego stawiają, się... Stawiają, polskie kluby najwięcej zyskują na sprzedaży polskich młodych piłkarzy w ostatnich latach. Oczywiście, wszystkie duże transfery to są Polacy wyszkoleni w polskich klubach. I też fajnie się im kibicuje. No, to jest też fajne. Też są przecież trener Michniewicz też wszedł. Też jest taki jakiś mobilizacja do tego, żeby właśnie tych młodych gdzieś tam dostarczać do tych reprezentacji. Może przez tych młodych, tak jak mówisz, że fajnie się im kibicuje, może zamiast jeden i... Znaczy półtora meczu polski kibic będzie oglądał dwa mecze. Być może gdyby Wisła Kraków kiedyś wykorzystała chłopaków z Centralnej Ligi Juniorów, którzy potrafili tą ligę wygrać i wprowadziła ich do pierwszej drużyny w sposób znaczący, to dzisiaj nie miałaby takich kłopotów, jakie ma. Chociaż z drugiej strony nie byłaby też tak wysoko pewnie w tabeli, jak jest. Nie, tego nie wiemy. Nie wiesz. Ale to bardzo ciekawe, co powiedział prezes Niemucki właśnie o tych kadrach, bo my naprawdę dostrzegamy, że tak naprawdę zawodników w kadrach młodzieżowych 21, 19, 17 i tak dalej. Najwięcej mamy właśnie z klubów Ekstraklasy, tylko dostrzegliśmy taki problem jakby podjęcia decyzji, żeby na takiego zawodnika postawić w tych rozgrywkach seniorskich, tak? Czyli on do tego wieku juniora widać było, że aspiruje i jest w tym zawodniku potencjał. Trenerzy kadr też to dostrzegali, ale potem okazywało się, że jednak tej promocji do pierwszej drużyny ten zawodnik nie może złapać, tak? I pytanie było takie, czy to faktycznie wynika z ich, nie wiem, braków, złego wyszkolenia, a może z tego, że rozgrywki seniorskie w aktualnym systemie są tak bardzo tak istotne, znaczy dla trenera, tak, który cały czas patrzy tylko i wyłącznie wynik, każdy punkt jest na wagę złota, wcześniej podział punktów, trzeba było, każdy mecz był meczem o życie i ten transfer z juniora do seniora nie był tak płynny, nie było, kiedyś pamiętam, były takie czasy w latach 90., że każdy trener miał w swojej drużynie 5 młodych, zawsze oni byli i tam te 2 minutki, 5 minut, 3, 15 na koniec zawsze jednego, drugiego wpuszczał. Teraz takich sytuacji mieliśmy mało i to jakby próbujemy w jakiś sposób motywować środowisko do tego, żeby na tych młodych zawodników stawiać. To, o czym powiedział pan Wojtek, to w ogóle wydaje mi się, że to powinno kończyć dyskusję, tak? Jeśli chodzi o transfery wychodzące zawodników Polaków, no to są dziesiątki milionów euro przez ostatnie 4-5 lat. Największe transfery z Polski to tylko w oparciu o polskich zawodników. Kto przychodzi w ich miejsce? Głównie zawodnicy wolni. Znaczy mówię o niewolni na boisku. Tylko zawodnicy, którzy mają swoją kartę na ręku, próbują się gdzieś odbudować, próbują złapać drugi oddech, gdzieś tam po kontuzji, coś tam. No i to tym jakości nie budujemy. Tak? I my byśmy chcieli, żeby była strategia długofalowa w klubach właśnie w oparciu o akademie, które tak mocno powstają. Powstają teraz przecież w porozumieniu z Ekstraklasą te zadaszone hale na boiska, żeby ci zawodnicy tam trenowali, a mieli też miejsce, plac może nie zagwarantowany, ale żeby ten transfer do seniorów był dużo prostszy niż do tej pory. Ja jestem trochę od szukania problemów na siłę czasami, żeby zmusić was do patrzenia w różnych kierunkach z innego punktu widzenia. No i chciałem też zapytać, czy rozważaliście taki ewentualny problem, że no mam w klubie, załóżmy, młodzieżowca, który jest lewym obrońcą. Znaczy nie, lewych obrońców nie mamy w ogóle w lidze, prawym obrońcą, tak? Jest prawym obrońcą, no to drugi młodzieżowiec, którego mam na ławce, kogo tam muszę mieć? No prawego obrońcę, no bo przecież jak temu się coś stanie, to muszę kogoś za niego wprowadzić, żeby nie robić tam dwóch zmian, nie wywracać wszystkiego do gry nogami, to potrzebuję drugiego prawego obrońcę. Mówiąc krótko, zamknie się to wszystko w jednej pozycji boiskowej, która będzie musiała być jakoś tam obsadzona dwoma, trzema zawodnikami. Wystaw dwóch. Możesz sobie szachować. Jednego pomocnika, jednego obrońcy sobie możesz później szachować. Albo wiesz, rozwiązanie, ale nie o to pytanie. Albo możesz golić czterech środkowych obrońców.
Znaczy nie, no po pierwsze ja nie jestem szkoleniowcem, ale wydaje mi się, że zawodnik przypisany do pozycji prawego obrońcy powinien umieć też zagrać na środku obrony jakiegoś takiego półprawego i tak dalej, ewentualnie nawet prawą pomoc. Tak? I lewa obrona, co ostatnio w Polsce nawet w reprezentacji stosowała. To się zdarza, więc tu jakby wydaje mi się, że to jest jakiś taki teoretyczny problem, z którym nie będzie za dużego problemu, bo ta wymienność funkcji jednak powinna być i budujemy zawodników uniwersalnych. Taka sytuacja jest przewidziana w przepisach tylko jeśli chodzi o bramkarza, tak? Czyli zmiana bramkarza może nastąpić, młodzieżowiec bramkarz może zejść z boiska w środku kontuzji i zastąpić go w 30 sekundzie. Pachwinka na przykład ciągnie, może tak być, ale generalnie nie, znaczy na poziomie profesjonalnym i takich rozgrywek jak są ekstraklasy nie dostrzegamy takiej możliwości, tak? Żeby ktoś nagle, nie wiem, kładł się w 30 sekundzie tylko no, po to, na Mistrzostwach żeby... Świata Kamil Grosicki się położył tylko no, po to, żeby zmiana była. Ale nie w 30 sekundzie. No nie. Tak. Z tym bramkarzem, ja się nad tym zastanawiałem, mi się udaje, że nawet sam bramkarz, to on później, wiesz jak, on przez całą karierę będzie szedł, że on jest leżak, który wchodzi tak. na 30 minut i słucha się trenera, bo ten mu kazał zejść, bo on musi sobie z tym poradzić. A z ilością na ławce rezerwowych, czy w ogóle liczbą. Jest możliwość, żeby ona się zwiększyła? Tak jak na Włoszech, żeby była? Czy ja jestem na przykład zwolennikiem tego, co Belgowie robią, tak? Czyli oni poszerzyli generalnie ławkę i mają obowiązek w pierwszym roku chyba, jak wprowadzali, było 6 młodzieżowców, potem 7, docelowo 8, tak? Tak, żeby ci zawodnicy cały czas rzeczywiście pod tą parą byli i uczyli się też od zawodników starszych, przebywali z trenerem, trener, żeby ich cały czas obserwował, więc generalnie ten system belgijski mi się bardzo podoba. A sfinansuje się poszerzenie ławek? Jeżeli chodzi o krzesełka, damy radę. Tak? Ostatnio sfinansowaliśmy te specjalne maty antyśniegowe i antydeszczowe, więc myślę, że dołożymy. Podziwił, pytałem specjalistę i powiedział mi, że to był dobry pomysł, te maty, bo wydawało mi się, że to idiotyczne, ale spytałem się człowieka, który się na tym zna i powiedział, że to bardzo, bardzo dobry pomysł. Znaczy to w ogóle było przeprowadzone dużym audytem, którego dokonał Richard Hayden, czyli osoba z UEFA, która odpowiadała za przygotowania boisk we Francji. Tam też były duże problemy, nie z jego powodu, tylko on to naprawiał właśnie. Czy to przygotowania boisk w Rosji. My zatrudniliśmy go na prawie kwartał, przejechał wszystkie kluby ekstraklasy, wydał rekomendacje dla całej ligi i wydał bardzo rzeczowe rekomendacje indywidualne dla każdego klubu. Jedną z tych rekomendacji był właśnie zakup mat. My znaleźliśmy finansowanie dodatkowe, czyli nie wzięliśmy od klubów pieniędzy, tylko znaleźliśmy dodatkowe finansowanie. Kupiliśmy 16 tych systemów. No my jesteśmy... To będą maty przechodnie? Że ktoś spadnie, tak, to co tak, wtedy zabiera się mu tą matę? Te maty należą do ekstraklasy, okay. Więc one są dla klubów ekstraklasy. I generalnie to jest... Zdawanie sprzętu po spadku z ligi. Dawaj jeszcze matę, co my tu jeszcze ci daliśmy? Tak, piłki ekstraklasy. No, to oczywiście jak spadać z ligi, no piłek ekstraklasy w kolejnym sezonie nie masz, to tak samo jak nie masz mat, więc warto być w tym gronie, bo w przypadku akurat dbania o Murawę. A chcę zwrócić uwagę, że my w tych ciężkich warunkach atmosferycznych, które były w ostatnich latach, no rozgrywamy wszystkie mecze w terminie. I to na pewno też pomoże. Byłeś teraz na wyjeździe, rozumiem, że był strach w oczach, bo prawie nie zagrali meczu, tak? Gdzie? I mówimy... Duda Lomsz, Luksemburg. Ale dlaczego nie zagrali dzisiaj, czy co? Znaczy zagrali w końcu, ale boisko było tak zmrożone, że się nie nadawało się do gry. A dwa dni wcześniej właśnie rekomendacja UEFA była taka, przykryć to boisko czymś. A czy się tam nie mieli czym. Z Polski, czy nie? Czy już? Nie, bardzo, bardzo jakoś tak traktowali mnie tak po koleżeńsku, po przyjacielsku. Mieli dobre wspomnienia. Nie przyznał się, że jest z Polski. Tak, słuchaj, z Polski się nie śmiali, tylko że z Warszawy jest, wiesz, to się śmieli. Tak, mieli tak, bym powiedział, bardzo, bardzo dobre wspomnienia. Prezesie, a to jest tajemnica, ile taka mata kosztuje? Znaczy my wykorzystaliśmy to przede wszystkim, że kupiliśmy 16 takich mat, więc muszę powiedzieć, że cena spadła o 30 czy 40% i tu też duża zasługa Marcina Stefańskiego, który ten projekt prowadzi, Krzysia Bałzy, który właśnie znalazł to dodatkowe finansowanie i tak jakby każdy klub chciał kupić, no to my ten efekt synergii wykorzystaliśmy, efekt skali i kupiliśmy to po prostu z dużym dyskantem, bo też nie ma tylu chętnych w Europie, żeby to kupować. Sebastian, to ocenę ma duży ogródek. My pożyczymy po spadku, może czyimś. To najbliżej Gdańska, to kto tam? Okej. Okay. Jeszcze ogrzewanie tylko by pasowało założyć dla kibiców na trybunach. Jak farelki jakieś? Jak taka kolejka, jak w tym roku tyle, że pamiętacie to w lutym. No, minus 12. Nie, to był połowa marca. Minus 12 stopni. Legia Jagiellonia.
Tam była jeszcze jedna kolejka się nakładała w weekend, ten w środę. Było coś tak w lutym, minus 20, bo ja pamiętam w Płocku taki mecz był, chyba tam 60 osób przyszło na mecz. Nie, luty był dobry, właśnie w marcu. Nie, była kolejka w tygodniu. I byłem na tym meczu, byłem na meczu Legia Jagiellonia, pamiętam minus 12 stopni. No plus jest taki, że na Legii częściowo jest ogrzewanie, to z wykorzystaniem tej podczerwieni na trybuny, więc nie jest taka tragedia, ale przy minus 12, słuchajcie, to... To był na meczu Legia Spartak w 95, ten wszystko przeżył w futbolu. Nie wiem, ile było wtedy stopni, ale było bardzo, bardzo zimno. Ja za dzisiejszy program już dziękuję. Moimi gośćmi byli Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A. Dziękuję bardzo i myślę, że jako Beniaminek w tym programie dałem radę. Świetnie, świetnie wypadło, już będzie to legendarny występ. Sebastian Mila. Bardzo dziękuję. TVP Sport. Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Oraz Łukasz Wachowski, Polski Związek Piłki Nożnej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek.